Ladies and gentlemen. Iskry mogą się również teraz pojawić. Pierwszy rząd dla Mercedesa zablokowany, ale czy to panowie utrzymają? Ekipa z Brackley fantastycznym startem się popisuje w tym momencie. Marchewa czy MG? Srebrna wojna w czarnej odsłonie tym razem. I w tym momencie z przodu jest Marchewa. Fantastycznie z tego wszystkiego wyszedł. Tam już kolizja z tyłu, malutka, ale jest. Alpine kontra Mercedes. Tym razem MG z problemami na początku tego wyścigu. Wypychany troszkę w trójce. No ciężką tutaj przeprawę ma w tym momencie kierowca Mercedesa, już mamy na trzecie pole. Kolizję McLarenów. Młody, nadzieję, słynne miejsce Ferrari kiedyś. Wyjaśniła się sprawa tutaj Alfa Tauri, wyjaśniła się w tym momencie kara za ignorowanie żółtej flagi dla Seby, więc to musiało być jakieś dziwne, ciekawe wyprzedzanie, ale pewnie kierowca będzie się odwoływać, a jak nie, no to będzie to oczywiście w alei serwisowej. Agresywnie, także gdyby faktycznie Toto Wolff gdzieś tutaj na torze siedział, no to na pewno rwałby już sobie te włosy z głowy. Ewidentnie mocna walka, no ale znamy zachowawczość Pawła i wydaje mi się, że może tym gdzieś wygrać na końcu. No i cóż, rozpoczyna Czarnecki, Samelski za nim, Susek w tym momencie na trzeciej pozycji, biały czwarty, modelacz na piątej pozycji. No i to jest tak naprawdę ta pierwsza piątka. No i widać, że już tutaj bateria mocno idzie w ruch u większości kierowców. No i oczywiście będziemy też obserwowali Kacpra, który na tą chwilę na 20 pozycji hardy, więc postanowił zmienić kompletnie strategię, ale jak widać nie jest tutaj osamotniony, dosyć sporo hardowców w tym momencie w stawce. No a w tym momencie Quiet wykorzystał to gapiostwo Toro podczas walki z McLarenem. Za chwilę o zewnętrznej w dziewiątce będzie tutaj atakować kierowca Red Bulla, ale tutaj przepuszcza go McLaren fantastycznie. W tym momencie Red Bull się przebija, jakbym widział Maxa Verstappena. Jeżeli chodzi o Quieta, w tym momencie te dwa manewry były tak płynne, tak super, tak fajne i zjawiskowe i... Vettel w tym momencie w odsłonie tutaj na walkę o ósmą pozycję. No i na razie górą wychodzi kierowca Astona Martina. Troszkę Vettel stracił, Gunther już tuż za KM-em, który chyba z jakimś małym błędem. Obok siebie Bagheta i KM, więc blisko tej kierowcy Alfa Tauri są. Żółta flaga w tym momencie się pojawiła. Problemy Mercedesa to AMG. Paweł, niestety. No i nie wiem, czy tutaj nie był powrót na tor, chociaż stał na środku, więc potencjalnie wydaje mi się, że to nie był powrót. W tym momencie tutaj uderza kierowca Mercedesa w Red Bulla i obraca swój samochód. Musiał tam salwować się ucieczką na żwir. Jak to kolokwialnie młodzież potrafi ładnie ująć słowa. Jestem ciekaw, czy Michael będzie mieć tempo, żeby trzymać się za Marchewą. Hardy 9 okrążeń, 12 okrążeń medy, jeżeli chodzi o kierowcę Mercedesa. A w tym momencie Aston Martin kontra Red Bull i tutaj górą, no nie górą, bo jeszcze Alpine tutaj wszystko wykorzystuje. Vencialo, który delikatnie uderzył Aston Martina i zyskał na ten dwie pozycje. No nie wiem, z kategorii jakich to było wyprzedzenie, jeżeli chodzi o kierowcę francuskiej ekipy. W tym momencie bok w bok będą panowie Astona i Ferrari. No i przodem zdecydowanie myśliwiec ogromnie teraz traci. Nie wiem, czy to w związku z oponami, które mają 8 okrążeń, czy to jakaś w ogóle całkowita strata tempa, bo on przed chwilą był na czwartej pozycji, w tym momencie już jest na 10. Jednak The Introvert Guy uznał wyższość Kacpra. Wiadomo, że czasami, jeżeli mamy tego szybszego teammate'a, lepiej się tam podczepić. Już atakowany przez M Białego, czyli no, przepraszam, Białego. I zobaczmy, szósta pozycja, Quiet też się mocno przebija, no a Małkini dziewiąta pozycja, więc no naprawdę ten błąd musiał Red Bulla sporo kosztować, jakieś tam żółte flagi, no naprawdę dosyć spore zamieszanie. W tym momencie Kappa Cox podczas restartu wyjechał za szeroko, został wyprzedzony, ale był już poza torem całym bolidem, więc tutaj wyprzedzony przez Bagietę, który w tym momencie obejmuje prowadzenie, przepraszam za wtrącenie się w słowo, a w tym momencie opuścił sesję również kierowca Williamsa, więc chyba po prostu urwało w trakcie jazdy, ignorowanie żółtej flagi, ale to będą odwoływane kary, bo
był poza torem. Kierowca oczywiście Williamsa. No, Venciano AMG dostał tylko te kary, bo pozostali Baguetta, nie wiem czy dostał czy nie dostał, już nieważne, nie, piątkę jakąś ma, ale czy to za ten incydent to nie wiem. AMG już 13 sekund w ogóle na swoim bagażniku, można powiedzieć, wozi. No jestem ciekaw, Marchewa po raz kolejny zyskuje pozycję dosyć tutaj cierpko, z kierowcą Alfa Romeo tutaj się obchodził, jeżeli chodzi o doły stawki to w tym momencie Michael. Zamyka nam tutaj cały grid, jakiś błąd, żółta flaga z powodu chyba jego wywołana. Vettel kontra Aston Martin, czyli oczywiście walka o pozycję 15. Bardzo ciężko to o miejsce ze strony myśliwca. Tutaj z przodu się coś dzieje. Seba wyprzedzony przez Jędrzejczyka. Kierowcę Mercedesa na prostej startowej, czwarta pozycja w tym momencie ze strony Marchewy. Będzie? Nie, będzie się jeszcze tutaj bronić. Kierowca Williamsa, chociaż troszkę wywieziony. Troszkę tutaj jednak pojechał na przepisach kierowca Mercedesa. 3-4, no zobaczymy. Venciano jak zwykle, jak jest jakaś szansa możliwa do wykorzystania, to w tym momencie tak gdzieś z przypadku, tak z niczego, tak czaruje, tak robi, zawsze mówi, że to nie będzie ten weekend na wszystkich konferencjach, a potem przychodzi Venciano i przypadkiem, czy też oczywiście umiejętnościami, znajduje się na tej pierwszej, drugiej, trzeciej pozycji i jak trzeba, to jest wysoko. Gdzieś tam troszeczkę Webster czuć taką nutkę. Zawsze gdzieś w tym Mercedesie dopatruje się takich minimum przejazdów i tak dalej. Jakbyś mógł tą lupkę zastosować również do Red Bulla, będę wdzięczny. No i w tym momencie Susek na drugiej pozycji, także Baguetta tutaj za długo nie pocieszył się tym drugim miejscem. No a wiadomo, że Samelski po prostu w tym momencie odjeżdża. To przy jego niku jest najszybsze kółeczko, czyli potwierdza, że jest szybki, naprawdę ostra walka tutaj między Mercedesami a Alfą Tauri. No Baguetta widać, że nie poddaje się łatwo. W ostatnim momencie Baguetta. Dokładnie, naprawdę, słuchaj, tu jest gorąco. Tu jest naprawdę gorąco. No i uśliznął się w tym momencie kierowca Alfy Tauri, uderzył w niego Mercedes prowadzony przez Marchewę, czyli oczywiście kierowcę o nazwisku Czarnecki. Uważajcie panowie. Samochód bezpieczeństwa po raz kolejny na torze. Tutaj na pewno będzie odwoływanie się, bo Kapakok wtedy był poza torem, w tym momencie AMG uderzony przez KMA i no nie za bardzo. Tutaj incydent, tym razem rozbite skrzydło w ekipie Mercedesa, no to będzie kara dosyć surowa. I coś tam poleciało, Francuzów. Modelarz Williams niestety z problemami stoi na torze. No i Vettel poza sesją i samochód bezpieczeństwa po raz kolejny. Myślę, że to będzie najlepszy odnośnik, jak zostanie za chwilę wyprzedzany, myślę, że masowo przez El Michaela i spółkę już za chwilę, bo zobaczymy ile tam pozycji będzie. Wigry, no jeszcze jakieś hamowanie jest, ale nie za wielkie. No widzimy, tutaj stosują się kierowcy do powrotu, bo przestrzeni trochę było. I jeszcze większy bagan za chwilę nam się zrobi. Teraz kto wyczuje idealnie warunki, kto idealnie jest w stanie teraz pojechać? Michael na najlepszej możliwej pozycji. Bałagan nam się robi, Ferrari to króleci. Obrócił Michael w tym momencie kierowcę Alfy Tauri. Ojej. Rozbity samochód w tym momencie KMA, który został obrócony przez El Michaela. Żółta flaga, ale safety cara nie ma niestety. Wyprzedzić Mercedesa, bliziutko już quiet trzeci, więc potencjalnie kierowca, który jeździ fantastycznie, szuka tej wewnętrznej, poza ale torem prawie szukał miejsca. No kanapce naprawdę, był Mercedes, quiet, tutaj musi uważać, no wypluty kompletnie na zewnętrzną, kierowca Mercedesa zostaje na torze, jeszcze kolizja w tym momencie z kierowcą Haasa, szeroko tam Alfa Romeo. Szeroko również tutaj Red Bull pojechał, czy też on ścinał, przycinał jakoś zakręt. No AMG tylko musi modlić się, żeby w jakkolwiek dobry sposób puścił go Marchewa, bo może się tak zdarzyć, że chce go puścić. No dobra, nie walczy tutaj, ale mogłoby go zarzucić. Quiet w tym momencie próbuje się z kierowcą Ferrari, nie skleił kompletnie samochód, widać było jak po prostu popłynął w zakręcie numer 3. Piątka za przekroczenie granic toru, jeżeli chodzi o kierowcę Mercedesa, ale to tam nie patrzymy na to. W tym momencie walka o pierwszą pozycję się toczy do zakrętu numer 4. No już wiadomo, musiał niestety tutaj Suska przepuszczać. Wiadomo, że no Paweł będzie tutaj próbował
jak najwięcej ugrać w tym wyścigu, no ale zdecydowanie w tym momencie Quiet ma największe na to szanse, żeby w tym wyścigu wygrać. No i drugi Red Bull, który gdzieś tam zaginął nam w akcji, ale Małkini oczywiście czwarta pozycja i wydaje mi się, że to jest kwestia jednego krążenia. Jeszcze tutaj kontakt z białym. Mogło się to naprawdę źle zakończyć dla Red Bulla, ale mimo wszystko Małkini dalej się nie poddaje, dalej leci. Jeszcze to trzecie miejsce na podium jest cały czas w jego zasięgu. Jest na Red Bull, za chwilę na domowej rundzie swojej wygra, ale... No właśnie, ale kto uzupełni podium, tak cały czas patrzę. Michael 90, więc tutaj już chyba z tej walki nic nie będzie. Myśliwiec kontra The Introvert Guy. Tutaj może być walka. The Introvert Guy pojechał bardzo szeroko, ale bardzo ładnie również wraca. Dostał za to karę, więc tutaj chyba będzie to ostrzeżenie, wydaje mi się, możliwe do odwołania, ale z drugiej strony, jak on i tak jest poza najlepszą dziesiątką, to niedużo mu to może zmieniać. Chociaż może dużo to zmieniać, bo Marchewa teraz walczy, ale dobra. To już jest nieważne, bo w tym momencie linię mety przekracza kierowca Red Bulla. Quiet wygrywa Grand Prix na Red Bull Ringu, czyli oczywiście Grand Prix Austrii, pierwsza wygrana w tym sezonie. Czy ostatnia? Czy to jest jakieś rozpoczęcie może długiej pasy? Zobaczymy. Mercedes, który wygrywał tydzień temu, w tym momencie na drugiej pozycji, czyli oczywiście Susek. Kaszanka, 37 tysięcy brakło do drugiej pozycji, uzupełnia na pudło. Czwarty biały, piąty Saiuwu, szósty, 56 tysięcznych brakło Helmichaelowi. Gunter, siódmy, ósmy, Simarino, dziewiąty. Kappa Cox, który no właśnie wjechał w zasadzie w ostatnim możliwym momencie. Marchewa 10, 11 myśliwiec, 12 chyba Seba i 13 ostatecznie kierowca Ferrari, czyli The Introvert Guy. Pozostali kierowcy nie ukończyli tego wyścigu. Ladies and gentlemen.